Król Antioch, opisywany w dzisiejszym czytaniu, doprowadził siebie do pewnej granicy. Otóż rozpoczynał wojny z potężnym wojskiem po to, żeby zdobyć kolejne bogactwa. Nie patrzył, czy te bogactwa znajdują się w świątyni. Ważne, żeby coraz bardziej się bogacić. I w pewnym momencie jeden z jego dowódców napotkał opór, został pokonany przez tych, którzy nie dla bogactw, ale dla Pana Boga tę wojnę prowadzili. Można powiedzieć tak, że w życiu człowieka są wartości, które są wartościami codziennymi, użytecznymi, wartościami, o które zabiegamy. Ale najważniejszymi wartościami, które określają nasze życie, są wartości religijne. I kiedy te posiadamy, to jesteśmy w stanie pokonać każdego przeciwnika. Nawet tego, który kieruje się chęcią zysku, zwycięstwa i pokonania swoich przeciwników, pokazując im, jak bardzo wartości utylitarne są najważniejsze.